Siemaneczku widzu, witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że świetnie mija ci dzień, że jest dobry humor, że wszystko jest pięknie. W przeciwieństwie do nas, ponieważ od godzinki staliśmy sobie w koreczku na bramkach A4. Zmierzamy w kierunku Silesiring, czyli takiego fajnego toru, na którym można pościgać się szybkimi samochodami. Także dzień jak codzień na autostradzie A4, koreczki, policja i straż. Jeszcze w tym odcinku pojawi się Poznań Motor Show, bo tam wybieramy się w dniu jutrzejszym. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie na torze Silesia Ring, gdzie odbywał się fajny event zorganizowany przez Auto Kofeine. Cały dzień jazd, w których wy również mogliście brać udział. Uczestnicy szkolili swoje umiejętności jazdy, a my w tym czasie, w przerwie na lunch, ukradliśmy im wszystkie samochody. Po to, by przejechać się nimi po torze, posprawdzać czasy od 0 do 100 oraz ogólne czasówki. Tak więc każdym autkiem zrobiliśmy sobie czas 0-100 i od razu na nitkę toru. Przejazd kończyliśmy zawsze w tym samym miejscu, żeby jak najbardziej porównać te czasy. No i efekt zobaczycie za chwilę, ale powiem wam, wyszło mega fajnie. Pierwszym ochotnikiem okazał się Porsche Cayman GT4. Zobaczcie, jak sobie poradził. Launch control. Mamy setę. Z linią można wiele do życzenia. I tam w prawo. Coś chyba z dźwiękiem porobili, bo naprawdę dobrze brzmi. Nie no, na to, że zajebiście się trzyma ten samochód. Już wiem, czemu GT4 i GT3 są tak typowo torowo zrobione. I koniec. No i przejazd Caymanem GT4 mamy już za sobą. Start trochę zawaliłem, to trzeba przyznać, ale też nie strzelaliśmy z procedury każdym samochodem. W każdym razie już na samym początku wiedziałem, że przez ten słaby start czas też będzie średni, pomimo że auto prowadziło się fenomenalnie. Mógłbym zaryzykować stwierdzeniem, że nawet jechało mi się nim najlepiej spośród wszystkich tych samochodów. 5.21 do setki i 1.32 na naszym torze. Cayman na razie zajmuje pozycję numer 1, ale zakładam, że już za niedługo to się zmieni. A teraz czas na Porsche 911-4S, a więc czteronapędową czarną strzałę. 0-100 będzie zdecydowanie lepsze. Drugi raz, ale tu już widać, to auto bardziej pływa niż tamto. Tamto trzymało się drogi, kleiło jak skurczybyk. Tutaj szeroko i tu sobie możemy lekko przyciąć. Wychodzimy na szeroko, już mi się przypomina nitka trasy, więc ten czas na pewno będzie lepszy. Redukcja, o, przesiążenia mocno działają na ciało. Przykanka. Troszeczkę zwolnić szeroko. Wyjeżdżamy. Lekkie dohamowanie. Ostatnie dwa zakręty, prawy. I stop. Linia mety, a to oznacza tylko jedno. Start jak z procy. 3.81 do setki to naprawdę imponujący czas i 1.28.32 na naszej nitce daje naprawdę pierwsze miejsce. Przesiadamy się teraz do Audi R8. Oj, to się dopiero prowadzi, to jest prowadzenie. Po apeksiku wychodzimy szeroko z gazem i jazda! To też się fajnie trzyma. Szykana. Prawy, lewy i pełna kita. Na prawo opony skrzypią, świszczą. Ostatnie dwa zakręty. Szybki prawy i wchodzimy w lewy ostatni i stop! No i mamy to. Fenomenalnie brzmiące i prowadzące się R8 osiąga pierwszą setkę w 4.56, a czas całej nitki wynosi minuta 27.22. Czas na coś totalnie odmiennego, jeżeli chodzi o gabaryty i parametry techniczne. Przed wami Porsche Macan GTS. 3, 2, 1, Macan GTS, go! Wow! Co? Ale to rwie od zera! Ale stówki nie będzie miało jakoś mega prędko. Się tym jechać szybciej, bo to żeby no, nie będą cyło gdzieś na łód faktycznie, ale nie, dobra, trzyma się, jest, jakby przez to, że jest to GTS, jest to taka troszeczkę usportowiona wersja. O, ale ciężki kloc, czuć to, czuć, że jest takim klocem, że to szok. Speed limit, dobra, weź tam cicho siedzi, ja tu kurczę po torze za dupca, ma nie być mi mówił jakiś speed limit. Dobra, mamy naszą szykankę, prawo, lewo. Ale wyleciałem, o, ale czuć, jak go wyciąga, strasznie ciężkie auto. Nie czuć tego, to przyspieszenie tak, na starcie fajnie go podniosło faktycznie i uwaga, stop. Widzieliście ten start?
całe auto podniosło się, jakby miało za chwilkę startować i odlecieć. Macan może nie był najpewniejszym autem na torze, bo bujało nim jak statkiem na morzu, ale przyspieszeniem na pewno zrobił fajne wrażenie. 4,47 w przypadku tak ciężkiego kloca to nawet spoko wynik jak dla mnie. Na linię mety Macan wpadł po minucie i 30 sekundach i 55 setnych. A więc ociężały Porsche wskakuje na drugie miejsce w tabeli czasów do setki, a w tabeli czasów torowych wskakuje nam na trójeczkę na trzecie miejsce. Przed nami RS7. Go! Tutaj będzie też dobry czas do stóweczki. Wciąga go też jest taki, kurczę, wiecie, jak taka łajba, nie? Buja się na boki, ale brzmi i zadupca. O, ale ciężko już, kurczę, fotele robią taką różnicę. Ja w swojej dryftywce, przez to, że nie mam ich zmienionych, to kurczę, latam z lewej na prawo. Słychać po oponach, że to auto już szybciej w zakręt wejść nie może. Na pewno da się to zrobić bardziej technicznie, ale raczej nie szybciej. O, tutaj było solidnie. I stop! 0-100, uwaga, 3,88, a więc naprawdę imponujący czas, który daje Audiczce drugie miejsce w naszym zestawieniu 0-100. 1,27 i 98 setnych. Czas, który daje na ten moment drugą pozycję. Pięknie brzmiący samochód z V8 pod maską wykonał swoje zadanie perfekcyjnie. Ale czas goni, więc wskakujemy do rodzynka dzisiejszego zestawienia, ponieważ jest to jedyny Mercedes. Mercedes CLA A45S AMG. 3, 2, 1, race start, go! Fotele najgorsze. Najgorsze? Najgorsze. W ogóle trzymania bocznego nie mają. Ale to są przeciążenia fajne. Czuję, lubię te przeciążenia w tych zakrętach. Pyk. Pyk. Redukcja i kita. Prawa, lewa szykanka. No i słuchajcie, Merol z dwulitrowym silniczkiem ruszył dość przyzwoicie. 4,31 do setki to trzecie miejsce w obecnej tabeli czasów od 0 do 100. Czas ogólny to okrągła minuta i 28 sekund, a więc trzecie miejsce w generalce. Wracamy do drużyny pierścienia. Kolejne Audi i kolejne RS, ale tym razem z cyferką 5. On wyrwał! Wyrwał dobrze! Wracamy na trójeczkę na manual i lecimy. Jest lżejszy od RS7. Tak, to zdecydowanie. Jest krótsze, jest lżejsze i lepiej jeździ, aczkolwiek brzmi troszeczkę gorzej. Ja pierdzielę, ale tu są przeciążenia. Opony tu tam piszczą, także co? Na kita, pełna kita, pełna kita. Znowu nasza ukochana szykanka, która jest swoją drogą chyba jednym z moich ulubionych odcinków na tym torze. Nie wiem czemu, lubię szykany. Lubię szybkie zakręty lewo-prawo, prawo-lewo. I stop! No cóż, RS5 mogła wystartować chyba nieco lepiej. 4,42 to dobry czas, ale producent deklaruje czasy poniżej 4 sekund do sety. Fajny samochód, chyba jeden z moich ulubionych RS-ek. Czas ogólny na naszym skróconym torze to minuta 28 i 12 setnych, a więc tuż, tuż za Mercedesem, ale tuż, tuż przed 911. Czwarte miejsce w tabeli od 0 do 100. Całkiem spoczko wynik, no ale wiadomo, mógłby być lepszy. Świeżutka RS4, która ma wiele do udowodnienia, tak więc ruszamy bardzo prędko. A jak prędko? Fajne. Przyspieszenie fajne. I największa prędkość chyba na tym momencie do hamowania, więc bardzo możliwe, że tutaj będziemy mieć 0-100, jeden z lepszych czasów. Brzmi lepiej niż RS5. No, przynajmniej coś strzela. Lepiej, tak. O, tu mogłem ten zakręt zrobić zdecydowanie lepiej. Blokuję go też trakcji, ale nie wyłączam trakcji przy każdym aucie. Zawsze każdym autem, wiecie, jedziemy na tych samych warunkach, tak? Więc wyniki powinny być sensowne, że tak powiem. Jakieś znaki tu czute, bo drugi raz znak, dobra, stop! Prędko, bo do sety mamy 4 minuty i 5 setnych, 4,05, a więc trzecie miejsce. Bardzo pozytywne zaskoczenie. RS4 zrobiła drugi ogólny czas, który wynosi minuta 27 i 71 setnych i jest zaledwie pół sekundy
za R8-ką, także no naprawdę szapoba, bo tego się nie spodziewałem. Więc tak prezentuje się nasza finalna tabela, dajcie znać co sądzicie i pamiętajcie, no ja nie jestem profesjonalnym kierowcą, nie znam toru jeszcze aż tak dobrze i tak naprawdę na każdy samochód mieliśmy tylko jeden przejazd, jedno okrążenie. Jak widzicie, pogoda nam się troszeczkę zepsuła, na szczęście dobrze, że nasze pomiary mamy już za sobą, ale zdecydowanie dodała ona troszeczkę uroku w ten dzień. Żegnamy się z Silesią Ring i przenosimy się, moi mili, teraz do Poznania, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne, na których miałem pewne ciekawe zadanie. Ponieważ mamy tutaj ze sobą Kobrę, która jest naprawdę bardzo fajnym samochodem, mamy tutaj jakieś dwa pytanka, bardzo proste de facto, nawet jeżeli ktoś do końca nie wie, to pomagamy, więc warto przyjść i zdobyć Dokładnie. Byłem tam w roli egzaminatora. Zadawaliśmy wraz z Karolem Dudą pytania uczniom, którzy walczyli o tytuł najlepszego mechanika. No bo odbywały się tutaj w końcu mistrzostwa młodych mechaników, których jestem ambasadorem. Drogie i szybkie fury już u mnie na kanale widywaliście, więc stwierdziłem, że bez sensu pokazywać wam je po raz kolejny. A uwierzcie mi, zadanie do najłatwiejszych by nie należało, bo zobaczcie tylko, ile ludzi przewijało się przez te targi. To masz tutaj taką koberkę ładną, jak widzisz, jest ona w powietrzu. No i pytanie będzie dotyczyło zespołu napędowego, czyli czy w tym samochodzie jest szpera, czy jej nie ma. Sprawdź i powiedz, sprawdź, żeby możesz powiedzieć, jak to sprawdzi. Jakbyś mi mógł koło przetrzymać z drugiej strony, to wtedy byśmy się dowiedzieli. Obraca się? Obraca się, ale próbuję trzymać, ale się obraca. No to szpera jest. Tak szpera tak. Jest, no No chłopaki teraz przyszli, czekają na ekipę WK, który dzień? 173 jest. 173 dzień, czekają aż WK zrobi z nimi 10 pompeczek, ale WK chyba nie chce tego zrobić albo nie widzi, dlatego pomóżmy chłopakom tutaj dotrzeć do warszawskich koksów, żeby zrobili z nimi pompeczki, dlatego my zrobimy sobie je wspólnie. O, dobrze, troszeczkę sportu, dzięki. Będzie legitny. Legitny, proszę państwa, na woź Automobil Klub Wielkopolski. Dzięki wielkie. Czego daję? Dzięki. Co? No naprawdę dużo umiejętności. Myślę, że w prawie 100% wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Świetnie sobie poradzili z zadaniem. W zawodowych mechanikach oczywiście tutaj już w ogóle nie ma co gadać, bo w 100% po prostu spełnili swoje zadanie. Kawał dobrej roboty. Dziękuję, że jesteście z nami. Ambasadorze młodości, poczciwy Karol Duda. Siemaneczko, jesteśmy na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Tak naprawdę jest to jeden z ostatnich dni, ponieważ wcześniej mieliśmy strasznie dużo pracy. Przez cały dzień praktycznie staliśmy tutaj na stanowisku u Grześka Dudy i sprawdzaliśmy wiedzę przyszłych młodych mechaników, ponieważ odbywały się tutaj mistrzostwa młodych mechaników. I właśnie jednym z pytań, które zadawaliśmy tutaj ludziom, to było, czy w tym samochodzie jest szpera. Drugie pytanie było takie, jak zmierzyć siłę tej szpery. Samochód był podniesiony, mieliśmy do dyspozycji klucz dynamometryczny, no i egzaminowaliśmy tutaj po prostu ludzi. Okazało się, że większość od razu wiedziała, co jest grane, byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytanka, także mega fajnie. Właśnie! Tak szukam, Artur. Bardzo ci dziękuję, Morgo, że byłeś z nami. Ciekawe, że było tak mało czasu, myślę, że zadowolony jestem. Właśnie z Karolem gadaliśmy, wpadniemy do was do tego, do Tarnowa. Trzeba i wózeczki są do twojej. No i słuchajcie, po króciutkim epizodzie w Poznaniu wracamy do naszego kochanego Krakowa, a konkretnie do mojego garażu. Szósty kwietnia, a my musimy grzać się przy koksowniku. Całą zimę przesiedzieliśmy przy tym skurczybyku, zleciało nam tu chyba z 10 butli i tak naprawdę wtedy, jakby mi ktoś powiedział, że w kwietniu będę musiał jechać po nową butlę na stację, to bym go wyśmiał. W przepięknym mieście pogoda zawsze dopisuje, no i śnieg normalnie napierdziela, nie? Jak widzicie, garaż został gruntownie posprzątany. Jak ktoś obserwuje mojego Instagrama, to widział, że sprzątałem tutaj. Gorąco polecam, poczciwie Krzychu, zapraszam do obserwacji. Tylko została jeszcze góra. Chodźcie, zobaczymy, co tam jest.
Zaczyna się dobrze. Zaczyna się dobrze. Te spodnie leżą tu już przez 100 tysięcy lat chyba. W sumie to czego tutaj nie ma. Ogólnie plan jest taki, że chcemy z tego miejsca zrobić zajebiste miejsce. Co mam na myśli? Ma być tutaj przyjemnie, fajnie, takie miejsce do grania w FIFA, ewentualnie jakaś bzyka. No ale jak wyjdzie to tak jak planujemy, no to jako bzyka mogłoby to służyć, bo... Dobra, zabierzmy się do roboty. A po co ja idę na dół w sumie? No właśnie nie wiem, do roboty i wychodzi. Po trytycki idę. Pierwszy raz widzę, żeby kurczak z KFC się rozkładał. Myślałem, że się rusza. Kurde, jak w kamerze to dobrze wygląda. Tutaj będzie można zrobić, zdjęcia. Drunk streamy. No. Tutaj wiesz, będzie takie centrum dowodzenia, na dole można kręcić fury, a tutaj, no. Tutaj grać w FIFA. Oglądać filmy. Generalnie... To jest sufit jak w Rolls Royce, patrz. No, jest na niebo. To wygląda jak przymierzalnia w galerii. Taka, ja się tu wbiję. Naprawdę nic nie widzę. Trochę krzywo kurwa. Uciąłem. Aha. Yo, yo. Kindly Chris here. Oh man. Wziąłem lodówkę Red Bulla. Ej, Red Bull, przyślecie mi nową Red Bullową lodówkę? Please. Nie, ale to już chyba też w ogóle tak średnio działa. Ale ona chodziła 2-4 na 7, 356 dni w tygodniu. W tygodniu. W roku. I przestała chłodzić. Zamykaj to! Ty co ty masz na tym spoilerze, co? Przyczepił sobie materac na spoiler. No w końcu to jest porządne. Już dawno, bo tutaj to już niesprzedane było chyba od, nie wiem. Chłopie, tutaj to od początku się chyba. Kurczaki z KFC się rozkładały. Jedno piwo, drugie piwo. Hej. A, ty już nie pijesz dzisiaj, no dobra. Trzecie piwo. Zawsze tego potrzebowaliśmy, a nigdy tego nie zrobiliśmy. Dzisiaj jest ten dzień, w którym się udało. Mamy pokój, w którym można robić wszystko. Można grać, można siedzieć, chillować, spać, ruszyć. Co, chcesz dostać w ciry? Dawaj tutaj, stary. A... Co? Co? Ręka! Co to się stało? Swojego i ręka, ja swojego. No kurwa, co on tam zrobił, no a ja pierdolę, zostawił szybkę i zaczął tańczyć. Może nawet boombox jakiś zabiegę, nie? O, karny. Co jest kurwa? Wiesz, mnie mówić z takiej odległości? A tu chłopie od poprzeczki był. Jeszcze masz czerwoną. No i co kurwa, jest z siebie dumny? No. Kilka godzin odmieniliśmy to miejsce nie do poznania, prawie jak kiedyś MTV odmieniało do mnie do poznania. To co widzicie w kamerze jest fajne, ale tak jak jest na żywo jest o wiele lepiej. No przekozacka miejscówka taka do chillowania sobie. Mamy fotel, mamy kanapę, jest projektor. Do stoliczka trzeba jeszcze tylko wrzucić jakąś szybę. Jakiś kwiatuszek tutaj może wtanąć sobie, żeby było ładnie, elegancko. No i obowiązkowo ledzik. Ledzik? A, jakiś kolorowy? Można. Nie, może jakiś imienny, ale... Tak, ledzik, jakiś można powiesić, jakiś ledzik. No i coś z sufitem bym zrobił, bo jednak ten sufit tak się wybija strasznie z biały. No i co, lodóweczka Red Bulla, no ona musi pojawić się nowa, bo to już taka mega stara, jest wyeksploatowana. Nawet do niej za dużo się nic nie mieści, a jak wpierdzielimy sobie taką dużą, to nawet ją tu można postawić, albo nawet tu na środku. Zawsze będzie dużo energii. To by było tyle, takie w kilka godzinek odmieniliśmy sobie to miejsce. Zdecydowanie trzeba było to zrobić, bo nie było używane. Teraz nadchodzi lato, będzie cieplej, będziemy tu spędzać więcej czasu. No siłą rzeczy też będziemy częściej korzystać z tego miejsca. Następny odcinek będzie zajebisty. Jakby wracamy do tych takich, wiecie, starych, dobrych czasów, kiedy troszeczkę się konstruowało. Mamy w planie zajebistą konstrukcję. No mogę was już teraz zaprosić, że za tydzień w niedzielkę pojawi się taki fajny odcineczek. A w poprzednim troszeczkę pojeździliśmy sobie M46, podriftowaliśmy. Także jak ktoś jeszcze nie widział, to wbijajcie, bo był to taki pierwszy poważny trening przed zawodami Speed Games, oczywiście zawodami driftingowymi, których wy również możecie się pojawić jako goście. Możecie kupić sobie bilecik, ale to zapraszam na stronę Speed Games, tam będzie taka możliwość. A my lecimy sobie na chatkę. Pozdrawiam.